I mówiąc o tym temacie, to przede wszystkim warto zacząć od pewnego stwierdzenia: czy cholesterol jest naszym wrogiem? Bo takie stwierdzenie, że cholesterol jest wrogiem dla naszego organizmu, bardzo często można usłyszeć. Napiszcie mi, proszę, co myślicie na ten temat. Czy to jest prawda, czy nie? Czy jest to mit? Dlaczego takie stwierdzenia pada? Ze względu na to, że istnieje związek pomiędzy cholesterolem a miażdżycą. Badania wykazują, że większość osób, może nie wszystkie, ale jednak bardzo dużo osób, którzy chorują na miażdżyce naczyń kwianośnych, mają podwyższony poziom cholesterolu. Jeżeli mają podwyższony poziom cholesterolu, no to prawdopodobnie ten cholesterol jest za to odpowiedzialny, bo to, że w wynikach... Ludzi chorych na miażdżyce cholesterol jest wysoki, to akurat jest prawda. Natomiast czy rzeczywiście ten cholesterol jest odpowiedzialny za miażdżycę? Wcześniej lekarze tak mówili: mówili, że cholesterol, ta frakcja LDL, rzeczywiście odpowiada za miażdżycę. Ale obecnie coraz częściej słyszymy, że wysoki cholesterol jest tylko skutkiem, wynikiem tej choroby, a nie jest jej sprawcą. A to znaczy, że trzeba na to popatrzeć inaczej. Zwróćmy uwagę na takie obrazki, które tu dla Was przygotowałam, żeby właśnie to tak może metaforycznie, ale zobrazować. Dlaczego cholesterol nie jest sprawcą miażdżycy? Wyobraźmy sobie pożar. Jeżeli jest pożar, no to zwykle na miejsce pożaru wyjeżdża straż pożarna. I praktycznie zawsze, kiedy jest pożar, jest straż pożarna. Czy to oznacza. Że Straż Pożarna jest odpowiedzialna za wzniecenie pożaru? No, oczywiście nie. Przyjeżdża, żeby ten pożar ugasić. Albo zobaczcie taką, takie inne porównanie. Jeżeli jest wypadek, to zawsze na miejscu wypadku jest policja. Czy to policja jest odpowiedzialna za wypadek? No, nie. Policja przyjeżdża, żeby pomóc rozwiązać zaistniałą sytuację, zaistniały problem. Jeżeli cokolwiek się dzieje z naszym zdrowiem i przyjeżdża do nas pogotowie, przyjeżdża karetka, no to nie obwiniamy karetkę za to, że coś się nam stało, bo ona przyjeżdża, by rozwiązać nasz problem. Popatrzmy teraz na nasz organizm. Kiedy jesteśmy chorzy, na przykład zawiało nas i mamy gorączkę, jesteśmy chorzy, no to mówimy co? Mówimy, mnie zawiało, rozchorowałam się i dlatego mam gorączkę albo złapałam jakiegoś wirusa i dlatego mam gorączkę. Nie obwiniamy gorączkę za swój stan. Wiemy, że ona jest tylko rezultatem. Ona jest objawem naszej choroby. Dokładnie tak samo jest z cholesterolem. Kiedy mamy jakiś problem w naszym organizmie. Na przykład mamy uszkodzone naczynia krwionośne. Mamy jakieś zmiany na tych naczyniach to nasz organizm zaczyna produkować więcej cholesterolu. I oczywiście, jeżeli występuje miażdżyca na tętnicach, to znaczy, że jest tam stan chorobowy, od razu cholesterol będzie podwyższony. I tu widzimy, że cholesterol jest skutkiem. A nie przyczyną miażdżycy. I ja myślę, że z tego porównania będzie to dla nas bardzo zrozumiałe. I dlatego, takie stwierdzenie, że cholesterol jest odpowiedzialny za powstawanie miażdżycy, jest oczywiście mitem. Tak jak Ania tu napisała, że to jest mit. Także o tym trzeba pamiętać i myślę, że o tym już nieraz słyszeliście. Natomiast warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest ten cholesterol i jak ten cały proces w naszym organizmie zachodzi. Cholesterol to pewne związ, związki organiczne, lipidy, inaczej mówiąc to tłuszcze, które dostarczamy do naszego organizmu spożywieniem, na przykład spożywając pokarmy pochodzenia zwierzęcego, bo w pokarmach roślinnych cholesterolu nie ma w ogóle, ale w pokarmach, w pokarmach zwierzęcych jest. I kiedy spożywamy pokarmy zwierzęce, cholesterol się dostaje, najpierw do wątroby, później. Dostaje się do e, naszej krwi i do wszystkich komórek naszego organizmu. Ale oprócz tego, nasza wątroba też produkuje cholesterol, także mamy dwa źródła cholesterolu: jedzenie i wątroba. Natomiast e, cholesterol to jest tłuszcz i tłuszcz nie jest rozpuszczalny w płynach. To znaczy, że sam nie jest w stanie e, no, przemieszczać się w krwi. Dlatego potrzebne mu są takie, e, no, Powiedzmy, przewoźnicy proteiny. I proteiny razem z cholesterolem tworzą takie lipoproteiny pod nazwą LDL-HDL. I właśnie można to przedstawić w taki sposób, że takie lipoproteiny, które wyprodukowały się ten cholesterol w naszej wątrobie, to lipoproteiny pod nazwą LDL, to, co w wątrobie wyprodukowało się, odprowadzają do. Krwi, do osocza krwi i następnie do każdej komórki, które w tym momencie cholesterol potrzebuje. To jest właśnie bardzo dziwne, bo na pewno słyszeliście, że LDL jest nazwany złym cholesterolem. Jaki on jest zły, jeżeli on no, zapewnia nasze zapotrzebowanie na cholesterol? Wątroba go wyprodukowała w jakimś konkretnym celu. Przecież nie mamy w naszym organizmie mechanizmu samozniszczenia. Jeżeli wątroba produkuje, to znaczy jest nam do czegoś potrzebny. I właśnie ten LDL z wątroby będzie dostarczany do wszystkich naszych komórek. Natomiast jest też inna frakcja, frakcja HDL. To jest ten cholesterol, który z naszych tkanek. Zbędny, który już tam jest niepotrzebny lub jest jakiś utleniony, jest odbierany z krwi, jest tkanek i doprowadzany z powrotem do wątroby. W wątrobie on jest przerabiany i w postaci żółci, kwasów żółciowych jest wydalany z naszego organizmu. Warto wiedzieć, że to jest jedyny sposób w jaki organizm może zbędny cholesterol wy wydalić w postaci żółci. I zobaczcie, kochani, ja myślę, że to będzie dla Was zrozumiałe. LDL produkuje się w wątrobie, by dostarczać jego do komórek, a HDL zabiera cholesterol z komórek i z powrotem dostarcza go do wątroby. To jest bardzo proste. Natomiast po co jest nam potrzebny ten cholesterol? Cholesterol odgrywa ogromną rolę w naszym organizmie. Po pierwsze, jest to materiał budulcowy dla wszystkich komórek. I jeżeli nic się w naszym organizmie nie dzieje, jesteśmy zdrowi, to właśnie ten cholesterol zapewnia, że nowe komórki w organizmie powstają, bo jasna sprawa, że część komórek obumiera, a część komórek nowych się rodzi. I dla tych komórek, dla budowy błony komórkowej jest nam potrzebny cholesterol. Natomiast w sytuacji, kiedy coś się dzieje, kiedy są jakieś uszkodzenia. No tu jako przykład napisałam, że na przykład jest oparzenie, no bo wtedy ogromna ilość komórek jest zniszczona, na przykład komórek skóry. I wtedy momentalnie podskoczy nam poziom cholesterolu, bo nam wątroba tego cholesterolu więcej naprodukuje, żeby on szybciutko naprawił nam te nasze uszkodzone komórki. Dlatego on jest bardzo dla nas ważny. Kolejna funkcja cholesterolu. To jest takie stworzenie odpowiednich połączeń między komórkami nerwowymi. Tak naprawdę to jest pomoc w tym, żeby nasze komórki miały dobrą komunikację z światem, z otoczeniem. Poprawia te impulsy między komórkami. I niski poziom cholesterolu zaburza funkcję mózgu, zaburza pamięć, powoduje, że powstają lęki i mogą się rozwijać stany depresyjne. Warto zwrócić uwagę to, o czym przed chwilą też już mówiłam, że cholesterol to jest związek, z którego w naszym organizmie powstaje żółć, a żółć jest nam potrzebna, bo bierze udział w procesie trawienia tłuszczy w naszych jelitkach. Cholesterol też bierze udział w produkcji hormonów, szczególnie hormonów kory nadnerczy. I jeżeli tych hormonów będzie nam brakowało, bo na przykład brakuje cholesterolu, to mogą się rozwijać bardzo poważne problemy. Może się pojawiać taka agresja, mogą pojawiać się też problemy z układem nerwowym, mogą pojawiać się problemy ze snem. Ale również warto pamiętać, że ważny jest cholesterol dla hormonów męskich i żeńskich. I przy braku cholesterolu może się rozwijać impotencja. I bardzo często też u kobiet pojawiają się problemy z okresem, jeżeli jest niski poziom cholesterolu. Można to zaobserwować. Przy takich problemach jak anoreksja, kiedy młode dziewczynki, które najczęściej zapadają na tą dolegliwość, przestają jeść, oni w ogóle przestają jeść, nie tylko tłuste pokarmy, bo mało tego, że nie dostarczają tłuszczy do organizmu, nie dostarczają tego cholesterolu, to jeszcze nie dostarczają innych składników, witaminów, minerałów, z których wątroba mogłaby też wyprodukować sobie cholesterol sama i dlatego bardzo często mają te problemy z okresem. Cholesterol jest bardzo potrzebny też do produkcji witaminy D, bo w komórkach skóry znajduje się cholesterol. I jeżeli jest jego tam za mało, to nieważne jak dużo będziemy się opalać, po prostu witaminka D nie wyprodukuje się. Ale też warto zwrócić uwagę na to, że cholesterol łagodzi stany zapalne. To jest jego ogromna funkcja, ogromna pomoc dla naszego organizmu. On wyłapuje różnego rodzaju toksyny bakteryjne, on usuwa stany zapalne. I y, dlatego zwróćmy uwagę, że kiedy my chorujemy, cholesterol się podnosi, po to, by te stany zapalne usunąć. I on jest nam pomocny. I dlatego właśnie w tych żyłach y, przy aterosklerozie jest. Duży stan zapalny, kiedy jest choroba, i automatycznie podnosi się poziom cholesterolu. Niestety mylnie ten cholesterol był obwiniany za powstawanie blaszek miażdżycowych. I nawet były robione takie eksperymenty, kiedy z saką, chorym na różnego rodzaju infekcje, podawano ludzki cholesterol, tej frakcji LDL i saki zdrowiały. Zobaczcie, LDL, który jest dla czegoś e, nazwany złym, to tak naprawdę wyciąga nas ze wszystkich stanów chorobowych, ze stanów zapalnych. Cholesterol też pomaga w utrzymaniu ciąży i w prawidłowym rozwoju płodu. I takie stwierdzenie myślę, że teraz jeszcze bardziej będziemy pewni, że cholesterol to nie jest wrok naszego organizmu. I patrząc na takie stwierdzenie, możemy sobie powiedzieć, że to jest mit. A prawda jest taka, że cholesterol to przyjaciel naszego organizmu i trzeba zadbać o to, by był odpowiedni, tu chcę podkreślić, odpowiedni poziom cholesterolu. Nie może być za niski, oczywiście trzeba dbać, żeby on nie był ponad normę, żeby nie był za wysoki. Natomiast popatrzmy jeszcze na inny aspekt. Bo ktoś może powiedzieć, słuchajcie, no dobrze, cholesterol jest dla nas bardzo ważny, odgrywa ogromną rolę w naszym organizmie, ale czy to nie znaczy, że kiedy jest go za dużo, to on jednak zaczyna nam szkodzić, że wtedy on y, wpływa na to, że w naszych naczyniach powstaje miażdżyca i możemy miewać zawały serca? No nie. To jest mit. I teraz wam pokażę, dlaczego i myślę, że też zobaczycie, przekonacie się i będziecie mogli przedstawić też ten temat osobom starszym, swoim mamom, swoim babciom, bo o, niestety kiedyś było inaczej. Mówili o tym, że cholesterol. Wpływa na miażdżyce i bardzo często osoby te są nieświadome, że w medycynie już są opublikowane zupełnie inne badania. Nawet yy, warto, żeby jeszcze przejrzały później w nagraniu to wideo i przekonały się, że warto inaczej na ten temat. Popatrzeć. I teraz zobaczcie, z czym tak naprawdę jest ta miażdżyca. Miażdżyca, takie pojęcie, sama nazwa. Ona pochodzi od słowa miażdżenie albo zwężenie światła naczyń kwionośnych na skutek czego ograniczony jest dopływ krwi do tkanek. Widzicie, tu jest na obrazku pokazany taki przekrój tętnic od zdrowej tętnicy aż po tętnicę bardzo chorą z zaawansowaną miażdżycą. Kiedy nie dopływa krew do tkanek, i pojawia się takie pojęcie jak choroba niedokrwienna serca, na przykład, jeżeli taki proces chorobowy rozwija się w tętnicach serca. I co to znaczy ta blaszka miażdżycowa, która powstaje na ściance naczyń kwiatowych? To jest taka zmiana, która uwypukla się albo do środka tak jak tu jest na obrazku i wtedy zmniejsza się średnica tętnicy i właśnie tej krwi dopływa mniej do tkanek. Albo ostatnie publikacje też czytałam, gdzie blaszka miażdżycowa wypukla się też na zewnątrz. Wtedy ona nie ogranicza przepływ krwi, wtedy tej choroby niedokrwiennej może nie być. Natomiast i ta blaszka miażdżycowa jest bardzo niebezpieczna, sama ta choroba jest bardzo niebezpieczna, bo blaszka może pęknąć, a jeżeli pęknie to do środka właśnie tętnicy dostanie się jej zawartość i i tętnica może być całkowicie zatkana. No wtedy są różne już bardzo poważne stany, na przykład takie jak zawały i, i tak dalej. Co się dzieje w naszym organizmie i jak ta blaszka miażdżycowa się tworzy? U nas w organizmie są komórki, które są nazywane makrofagi. To są takie komórki fagocytarne, to znaczy pożeracze. Można powiedzieć, że to takie odkurzacze. One się znajdują. W osoczu krwi, one się, one się znajdują w tkankach różnych, w całym naszym organizmie. One się znajdują też w ściance naczyń krwionośnych I makrofagi pożerają wirusy pożerają różne jakieś odpadki, które, można tak powiedzieć, są w naszym organizmie. One usuwają niepotrzebne nam składniki, takie jak na przykład też tłuszcze utlenione i te makrofagi nam pomagają oczyścić organizm z toksyn. Te wszystkie toksyny, które dostarczamy z pożywieniem, jak również toksyny bakteryjne, to wszystko pożerają makrofagi. I jeżeli w naszym organizmie, w naszym krwiobiegu jest tych toksynów za dużo, na przykład ktoś pali papierosy, toksynów jest ogromna ilość, to wtedy makrofagi to pożerają w ogromnych ilościach i oni, można powiedzieć, przejadają się tym. Robią się bardzo duże i tworzy się z nich takie komórki piankowate. I zostają te komórki piankowate w ściankach naczyń kwionośnych, tworząc takie wypuklenia. I dlatego zwróćcie uwagę, jak często się mówi o tym, że osoby, które palą, mają bardzo kruche naczynia kwionośne, bardzo często te naczynia mają pozatykane, właśnie dlatego, że za dużo jest toksynów w organizmie, z którymi makrofagiem muszą sobie poradzić. I zwróćcie uwagę też na kolejną rzecz, która przemawia za to, że cholesterol nie jest odpowiedzialny za tworzenie takiej blaszki miażdżycowej. Po pierwsze, została przebadana ta blaszka miażdżycowa i zobaczono, z czego się składa. Ona jest bardzo twarda. Gdyby była złożona z samego cholesterolu, to ona by była miękka, no bo jaka jest konsystencja tłuszczy? A ona jest bardzo twarda. Wiele ekspertów porównuje ją z drewnem, że jest twarda jak drewno. A ja nawet słyszałam takie porównanie, że jest twarda jak cement. I ona się składa właśnie z resztek tych komórek makrofagów, z resztek wirusów, które komórki te wyłapały, z toksynów, z wapnia. Zobaczcie, około 5% wapnia znajduje się w tych blaszkach mięśniowych. I tylko około 1% cholesterolu. Także cholesterol, jak widzicie, odpowiedzialny za miażdżycę nie jest. To dlaczego w takim razie on jest obwiniany za powstawanie tej miażdżycy? Okazuje się, że w 50-tych latach. W USA wzrosła umieralność na zawały. Oczywiście bardzo dużo było robione badań na ten temat, bardzo dużo powstało różnego rodzaju hipotez, ale między innymi powstała taka hipoteza lipidowa obwiniająca właśnie cholesterol i powstała ona na bazie takiej obserwacji jak wygląda skóra, że pod naszą skórą czasami pojawiają się małe grudki, takie kawałeczki żółtego tłuszczu. Bardzo często się pojawiają, szczególnie w okolicy oczu, bo tam skóra jest bardzo delikatna, bardzo cienka. I eksperci, którzy to przebadali, stwierdziły, że jeżeli takie grudki tłuszczu pojawiają się pod skórą, bo to jest ten zbędny cholesterol w komórkach, który jest produkowany, no to prawdopodobnie dokładnie tak samo wyglądają naczynia kwionośne. Że te grudki cholesterolu też na naczyniach kwionośnych Będą się odkładać. I y, ta teoria no, zyskała dość mocne poparcie niektórych koncernów. I absolutnie zostały zignorowane badania, y, na przykład niemieckiego patologa, który pokazał, że jedna trzecia osób z chorobą niedokrywienną serca tak naprawdę ma stężenie cholesterolu w normie. Także cholesterol nie ma tu nic wspólnego z tą miażdżycą. Ale no, osoby, które były za teorią, za tą hipotezę lipidową, miały znacznie więcej pieniędzy, a wiemy, że pieniądze rządzą tym światem. I jeszcze podparły się takimi innymi badaniami, inną hipotezą, którą wysunął jeszcze w 2013 roku rosyjski naukowiec Aniczkow, który swoje właśnie swoje badania oparł na takich eksperymentach na króliczkach. Króliko, uwaga, które są zwierzętami niemięsożernymi. Był podawany cholesterol w pokarmach. To spowodowało, że w aorcie króliczka powstawały blaszki miażdżycowe i oczywiście taki królik zmarł. A Niczkow założył, że jeżeli na królika to tak źle działa, to na człowieka to na pewno działa dokładnie tak samo. I powstała ta właśnie teoria, ta hipoteza lipidowa. Natomiast w latach 70. profesor McCulloch odkrył, że winowajcą miażdżycy tak naprawdę jest homocystyina. Natomiast niestety to się bardzo nie spodobało wielu osobom, bo prawdopodobnie naruszył czyjeś interesy. Nakazano mu milczenia, odebrano mu posadę. I zostawiono go absolutnie bez pieniędzy. On wtedy w wywiadzie powiedział, że słuchajcie, gdyby moja teoria była bzdurą, to nikt by na nią nie zwrócił uwagi. Ale jeżeli to wywołało tyle emocji, no to znaczy, że komuś to po prostu jest nie na rękę. Jak myślicie, komu się opłacało nadal straszyć ludzi wysokim poziomem cholesterolu? Na tym wygrało dwa koncerny przede wszystkim spożywczy, bo promowała się margaryna i farmaceutyczny. Na obecną chwilę w świecie leki na cholesterol przyjmuje aż 220 milionów ludzi regularnie, miesiąc w miesiąc kupują. To już mamy odpowiedź i wszystkie te badania, które mają dowody, mają bardzo dużo wyników, które też pokazują takie połączenie między, finansowe połączenie między firmami farmaceutycznymi i autorami wielu pseudobadań klinicznych. To wszystko jest opisane przez duńskiego lekarza i naukowca Ramskowicz który napisał książkę Cholesterol naukowe kłamstwo. Jest ona dostępna w języku polskim. Można sobie przeczytać, można sobie zobaczyć jak wiele ciekawych rzeczy jest tam przedstawione. Natomiast bardzo ciekawe pytanie co powoduje zwapnienie naczyń i miażdżyce? Po pierwsze i to eksperci już podkreślają, mówią o tym bardzo głośno, że cukrzyca ma ogromny wpływ na rozwój tej choroby. Brak ruchu też przyczynia się do utlenienia frakcji LDL. Warto wiedzieć, kochani, że kiedy my się nie ruszamy, kiedy prowadzimy taki siedzący tryb życia, to cholesterol się utlenia, nie będzie w prawidłowy sposób wykorzystany przez nasz organizm i zacznie nam szkodzić. Natomiast w sytuacji, kiedy ruszamy się, kiedy mamy dużo wysiłku fizycznego, zwiększa się produkcja tej frakcji HDL. Dlatego ruch jest niezmiernie istotny. Stosowanie statyn, zobaczcie, stosowanie statyn powoduje miażdżyce i zwapnienia naczyń zamiast tego, żeby pomagać. Niewydolność nerek też ma ogromny wpływ. Niski poziom cholesterolu, niedobór witaminy C i podwyższony poziom homocysteiny. Homocysteina to jest ten produkt uboczny rozpadu biały, który powstaje przy różnego rodzaju stanach zapalnych. Nawet przy takich nie tylko ostrych stanach zapalnych, przy stanach zapalnych przewlekłych. Na przykład jeżeli ktoś ma przewlekłe zapalenie tarczycy, chorobę Hashimoto, albo ktoś ma taką chorobę autoimmunologiczną jak RZS, reumatoidalne zapalenie stawów, to są takie y, y, długotrwałe y, procesy zapalne, które cały czas są w organizmie i one mogą powodować podwyższony poziom homocysteiny. Także y, tu bardziej trzeba patrzeć na homocystyinę, i na jej poziom, a nie na poziom cholesterolu w naszym organizmie. Także stwierdzenie, że cholesterol odpowiada za miażdżycę naczyń i zawał serca, to jest kolejny mit. Myślę, że dla Was, obecnych tu, jest to bardzo zrozumiałe i jest to przejrzyste. Natomiast ja Wam też polecam bardzo fajną lekturę, która się nazywa Mity o cholesterolu. Profesor Hartenbach napisał tą książkę i opisał w niej. I te wszystkie dobrodziejstwa cholesterolu, jak on wpływa na nasz organizm, o, którym, o których mówiliśmy z wami wcześniej, o tym, że zły cholesterol to jest mit i też podkreśla, że jedzenie tłuste nie ma w ogóle wpływu na Cholesterol na jego poziom w naszym organizmie. Warto dla osób, które się interesują tematem, tematem, przeczytać tą książkę. Natomiast, co w takiej sytuacji powinniśmy jeść? Te pokarmy pochodzenia zwierzęcego, które zawierają cholesterol, czy pokarmy pochodzenia roślinnego, które cholesterolu nie zawierają wcale? Z jednej strony już wiemy, że ten cholesterol w pokarmach, no to nam nie szkodzi z tego wszystkiego, co mówiliśmy, ale zobaczmy, jakie są w ogóle badania na ten temat. Na przykład u Hindusów wegetarian był badany poziom cholesterolu i w średnio ten poziom wynosi 300-350 mg na decylitr. Natomiast u Eskimosów, którzy jedzą tylko tłuste ryby, tłuste mięso i prawie nie jedzą warzyw, zobaczcie, cholesterol jest o wiele niższy. To jak widzicie tłuste y, pokarmy i y, wegetariańskie pokarmy wydawałoby się powinno być inaczej według tego wszystkiego, czemu nas utono, o czym nam mówione, a jest. I inny wynik. Jeżeli chodzi o badania, które były przeprowadzone w Indiach, też są bardzo ciekawe i dokładnie o tym samym świadczą, że w północnych Indiach tłuszczy spożywa się 17 razy częściej, ale aterosklerozy jest 7 razy mniej. Tam ludzie mniej chorują niż osoby, które spożywają hmm, tylko i wyłącznie posiłki hmm, roślinnego pochodzenia. Dlaczego? Za chwilę Wam o tym powiem. I jeszcze badania bardzo fajne były przeprowadzane przez doktora Mana na ludach, na ludzie Masajów. To jest lud, który prowadzi takie życie cały czas w ruchu, bo to są koczownicy. Oni spożywają bardzo dużo mięsa wolowego, bardzo dużo mleka i spożywają krew, krów. Natomiast absolutnie nie chorują, na układ krążenia. Zobaczcie. Natomiast kluczowe tu jest też, że bardzo dużo o, ruch, mają ruchu, praktycznie cały czas w ruchu się znajduje. Ciekawe są też badania, które znalazłam. W 1957 roku w USA osoby, które chciały przekonać ludzi, przede wszystkim te koncerny spożywcze, które chciały przekonać ludzi, że yy, jedzenie. Yy, Takich zamiast masła, na przykład margaryny, jest bardziej zdrowe, to przeprowadziły takie badania pod nazwą e, Rozważna Dieta. E, na pewno też wiele osób pamięta, że w Polsce też to było, bo było też u nas na Ukrainie, kiedy się mówiło, że margaryna jest zdrowa, a masło jest niezdrowe. Że trzeba spożywać tylko i wyłącznie oleje roślinne i absolutnie nie spożywać smalca. Jakie były wyniki tych badań, które były przeprowadzone? W wynikach się okazało, że pierwsza grupa, która jadła tłusto, miała cholesterol oczywiście troszeczkę wyższy, 250 mg, natomiast nie miało zgonów w tej grupie, a druga grupa, gdzie cholesterol był niższy, to zgonów było aż 8. Mało tego, lekarz, który nadzorował te badania, sam zmarł na zawo. Dlatego te badania nawet nie były tak do końca już dokończone. Ale później, w późniejszym czasie, podobne badania były przeprowadzone drugi raz, już największej ilości ludzi. Zostało przybadano około 2000 osób, ale te badania też nie potwierdziły tezy, że pokarmy zwierzęce szkodzą. I niestety lekarz, który nadzorował te badania, też zmarł, też na zawód. O czym to wszystko świadczy? Że tłuszcze nam nie szkodzą. I dowodem na to jest jeszcze mleko matki. Mleko matki jest bardzo tłuste a dodatkowo zawiera specjalne enzymy, które zwiększają wchłanialność tłuszczy z mleka w jelitach dziecka. Gdyby tłuszcz nam szkodził, to organizm nie posiadałby takiego mechanizmu dostarczania tego tłuszczu do naszego organizmu. Nasz organizm jest bardzo mądry. On wie, co jest dla niego najlepsze. Zobaczcie też na tym obrazku, na tym slajdzie, jak wygląda cały proces regulacji cholesterolu przez nasz organizm. Zobaczcie, już wcześniej Wam pokazywałam na innym slajdzie, że my mamy dwa źródła cholesterolu. Z jednej strony dostarczamy cholesterol z pożywieniem. Z drugiej strony, nasza wątroba sama ten cholesterol produkuje. I można by było powiedzieć, że normalnie u człowieka, który normalnie się odżywia, no to jest pół na pół. 50% wyprodukuje wątroba, 50% dostarczymy z pokarmu. Natomiast, co się dzieje, jeżeli my zaczynamy jeść bardzo tłusto, zaczynamy spożywać bardzo dużo pokarmów pochodzenia zwierzęcego, to dostarczamy dużo cholesterolu. To w tej sytuacji wątroba zaczyna produkować po prostu mniej. I jeżeli na ten określony moment jest jakaś, jakaś potrzeba w naszym organizmie, na przykład nasz organizm potrzebuje 220 e, jednostek cholesterolu, no to nic się nie zmieni, jeżeli będziemy jeść pokarmy tłuste, po prostu wątroba będzie go mniej produkować. Natomiast jeżeli my będziemy chcieli Ograniczyć pokarmy tłuste, albo w ogóle zastosujemy dietę wegetariańską. Nie będziemy z pokarmem dostarczać yy, tego cholesterolu. To co, spadnie nam poziom? Nie. Jeżeli organizm potrzebuje te 220 jednostek, to po prostu to wszystko naprodukuje nam wątroba. Tak funkcjonuje nasz organizm. Tak funkcjonuje ten mechanizm regulacji cholesterolu. Zobaczcie, kochani. Co z tego wynika? Że stwierdzenie, iż pokarmy pochodzenia zwierzęcego podnoszą poziom cholesterolu, to jest mit. I to jest ważne do zapamiętania. Natomiast, co z tym wszystkim trzeba zrobić? Co zrobić, kiedy mamy podwyższony poziom cholesterolu? Bo, oczywiście, jeżeli cholesterol jest w normie, no to jest świetnie, ale może się okazać, że ten cholesterol jest podwyższony. I co wtedy? Trzeba to zlekceważyć? Trzeba powiedzieć, no przecież on jest nam tak potrzebny, on jest dla nas tak ważny, niech sobie będzie. No nie. To jest dokładnie tak samo jak z wysoką temperaturą. Jeżeli mamy gorączkę przez dzień, przez dwa, przez trzy, przez miesiąc, przez rok, no przecież nie będziemy mówić, a gorączka to przecież dobrze, ona tam zabija te wszystkie zarazki, niech sobie będzie. Nie. My szukamy o co chodzi, co się dzieje, co za stan zapalny, co mi dolega i chcemy rozwiązać ten problem. Dokładnie tak samo jest z cholesterolem. Jeżeli przez dłuższy czas jest cholesterol podwyższony, to musimy zastanowić się, co się dzieje w moim organizmie i co muszę zrobić. Ewelina tu pyta, jaka jest właściwa norma. Teraz Ewelinko powiem, ale nie chcę tak do przodu, bo przygotowałam slajdy i to jest obowiązkowe. Odpowiedź na to pytanie powinna paść i padnie dzisiaj. I teraz zobaczcie, właśnie, jaka jest norma cholesterolu. Według National Cholesterol Program w USA oraz Polskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego, Towarzystwa Kardiologicznego, optymalny poziom cholesterolu we krwi powinien wynosić 200 mg na decylitr albo jeszcze jest inna jednostka, inaczej się liczy, w milimolach, to wtedy 5,2. Nawet mówią czasami, że nie 200 mg, tylko 190. I powiem Wam, kochanie, to jest. Dla wielu osób bardzo dziwne, dla osób tego pokolenia może starszego, powiedzą, że jeszcze w 90-tych latach ta norma była zupełnie inna. W 90 latach zwykle mówiło się, że norma cholesterolu jest 250 do 300, a tu nagle 200. Na internecie znalazłam opinię ekspertów, którzy twierdzą, a że to się zmieniło dlatego, że zmieniły się sposoby wykonania badań, odczytywania tych badań itd. Nie, kochani, to nie jest tak. Prawda jest inna. Prawda jest taka, że obniżenie normy nastąpiło w 2001 roku w USA przez grupę ekspertów, z 14 ekspertów aż 9 mocno powiązane z przemysłem farmaceutycznym. Po co obniżyły tą normę? A dlatego, że od razu potroiła się liczba potencjalnych klientów, które będą kupować produkty na obniżenie, czy leki na obniżenie cholesterolu. Takie jest proste. Dlaczego tak robią? Dlaczego zdrowie i życie ludzkie jest mniej warte niż zyski? No, co mogę Wam odpowiedzieć na to pytanie? Ale powiem Wam, że jest bardzo fajna książka Nauka o chorobach wewnętrznych napisana przez polskich lekarzy, przez polskich naukowców. Redaktorem jest dr Witold Orlowski, i on podaje właściwe normy cholesterolu. W wieku do lat 19 u nastolatków norma jest zobaczcie nie 190, nie 200, tylko od 120 do 230 mg. I im człowiek jest starszy, tym ta norma jest większa, ta norma rośnie. Jeżeli ktoś jest w wieku już 39 lat, to górna granica jest 270 mg. 49 lat to już jest 310 i tak dalej. W wieku między 50 a 59 lat norma cholesterolu jest od 160 do 330 mg. Jeżeli patrzyć na te normy, które niestety są nam narzucone, które sztucznie zostały obniżone, to przy normie 190, która najczęściej jest promowana, taki wynik jak 330, no to Wam specjalista powie o matko, kochana, dwukrotnie przykroczone od razu statyny, od razu leki, od razu obniżamy. To jest niestety kłamstwo. To jest kolejny mit, jeżeli chodzi o taką normę. Natomiast zobaczcie, dlaczego takie e, widelce, e, dlaczego od 160 do 330, bo to też jest no, podwójna różnica, to jest wszystko bardzo indywidualne, bo to wszystko zależy od płci, od wieku, od stanu naszego zdrowia, czy są jakieś stany zapalne, czy nie, od tego, jak mocno się ruszamy, e, czy prowadzimy siedzący tryb życia, w ogóle od tego, jaki tryb życia prowadzimy. Także warto na to zwrócić uwagę, na te normy prawdziwe. Ale oczywiście, jeżeli nasza norma, jeżeli raczej tak, jeżeli nasze wyniki cholesterolu są większe lub gdzieś tu na górnej granicy, no to warto nie od razu lecieć i obniżać cholesterol, tylko zastanowić się, dlaczego nasza wątroba zaczyna go produkować więcej. I na obecną chwilę wiemy, że jeżeli Ktoś ma podwyższony poziom cholesterolu, od razu są wprowadzane statyny, wprowadzane leki. Natomiast często słyszymy, że nie trzeba stosować statyny. Osoby szczególnie z branży takiej medycyny ludowej, medycyny naturalnej, bardzo dużo o tym mówią. Dlatego, że o tym jest głośno na konferencjach, jest dużo publikacji, jest dużo książek, a są to osoby bardzo otwarte na takie informacje. Ale Zostaje u nas pytanie, czym są te statyny i dlaczego nie powinniśmy ich stosować? Statyny to są leki, to jest cała grupa leków, które właśnie zalecają się przy podwyższonym poziomie cholesterolu. One blokują te komórki w wątrobie, które cholesterol produkują, ale przy regularnym zażywaniu staty, te komórki wątroby ulegają zniszczeniu. Jeżeli chodzi o statyny, jest bardzo dużo publikacji i na przykład Profesor Hartenbach napisał, że 80% ludzi leczonych z powodu wysokiego poziomu cholesterolu powinno zaprzestać tej terapii ze względu na brak jej skuteczności, a nawet jej szkodliwość. Warto tej rady posłuchać. Ale dlaczego w takim razie statyny nadal są zalecane? Kiedyś w Stanach Zjednoczonych był bardzo popularny lek, Lek, który nazywał się Vioxx i ten lek spowodował ogromną ilość zgonów. W samych Stanach Zjednoczonych zmarło 30 tysięcy osób po jego zastosowaniu. Była bardzo duża awantura na ten temat, lek został wycofany, natomiast my z Wami coraz słyszymy, coraz częściej, że jakieś leki wycofują się, natomiast kiedy się wycofują? Już po tym, jak jest ilość zgonów, jak jest o, ogromna ilość powikłań. Na przykład w 2007 roku kolejny lek Lipitor pobił rekordy w branży farmaceutycznej, sprzedano go aż na 13 miliardów dolarów. I to jest nie tylko było, ale jest nawet na obecną chwilę, nadal najbardziej najlepiej sprzedawany lek i najczęściej przypisywany lek w świecie. I ten lek też sprzedaje się w Polsce, ale ten lek, Robi ogromne spustoszenie w naszym organizmie. Ja przeczytałam taką pracę, która się nazywa Oszustwa Medyczne Statyny na poniżenie poziomu cholesterolu, które napisał dr Kutler i dr Kutler opisał przypadek innego lekarza, lekarza o nazwisku Graveline który sam jako lekarz przypisywał statyny i sam jako lekarz stosował statyny. Stosował właśnie lipitor, bo miał podwyższony poziom cholesterolu, też według nowych norm, przez kogoś tam ustalonych, stwierdził, że potrzebuje jego lekarz prowadzący też powiedział, że jak najbardziej powinien brać statyny i on ten lipitor zaczął stosować. Po jakimś czasie, po kilku tygodniach człowiek, który miał IQ albo 187, albo nawet 189 stał się osobą z objawami, jak osoby chorej na Alzheimera. Przestał poznawać swoją żonę, przestał poznawać swojego lekarza. Nie mógł trafić do własnego domu. Po prostu tracił pamięć i nie pamiętał, co się z nim dzieje, co ostatnio czytał, o czym ostatnio mówił. Natomiast w sytuacji, kiedy dostał się do takiego programu leczenia choroby, Takiej, którą jest Alzheimer, bo była mu postawiona taka diagnoza, że ma Alzheimera. I kiedy trafił na taki program jakby eksperymentalny i go przebadano dokładnie, to się okazało, że on nie ma Alzheimera i nie wiadomo, skąd takie objawy. Wtedy wpadły specjaliści na pomysł, że to może być skutek uboczny leku i lek został odstawiony. Po odstawieniu leku objawy ustąpiły. Natomiast po jakimś czasie lekarz prowadzący jednak stwierdził, że to prawdopodobnie był zbieg okoliczności i powinien znowu ten lipitor zacząć stosować. I pan doktor wrócił do tego leku, po czym znowu powtórzyło się to samo. Ten y, człowiek, doktor y, Graveline, napisał książkę Lipitor złodziej, złodziej Pamięci, którą oparł na własnym doświadczeniu i później na badaniu pacjentów, które brały ten lek, i miały dokładnie takie same objawy. A ten lek nadal jest sprzedawany w aptekach w tym kraju. W Japonii też były przeprowadzone badania na temat statyn. I w tych badaniach yy, dr Okuyama powiedział, że patrząc na wszystkie wyniki badań, patrząc na ogromną ilość pracy, która była przeprowadzona przez naukowców, on nie znalazł żadnych dowodów na poparcie przyjmowania statyn, a pacjenci, którzy je przyjmują, powinni przestać to robić. Zobaczcie, ile jest już świadczeń o szkodliwości statyn w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Japonii i też w Polsce, a one niestety nadal są stosowane i przypisywane i sprzedawane. Pani dr Anna Gozdowski w swoim wykładzie też przedstawiała wyniki badań, które pokazują, że statyny zaburzają produkcję kondzymu K10 i witaminy K2, wywołują problemy z mięśniami, pojawiają się bóle, pojawiają się niedowłady w mięśniach, mrówienie w dłoniach i stopach, pojawiają się dysfunkcje wątroby, obniżenie potencji, obniżenie pamięci. I zobaczcie, pamiętacie slajd, na którym Wam mówiłam, że... W blaszce miażdżycowej znajduje się około 5% wapnia. Natomiast po zastosowaniu statyn, zwapnienia w tytnicach rośnie aż do 11%. Naczynia robią się po prostu kruche i pękają, i człowiek umiera. Zwiększa się niewydolność mięśnia sercowego, i straszne są statystyki dotyczące nowotworów w piersi. W niektórych badaniach, które zobaczyłam, to okazuje się, że nawet 80-90% zwiększa się zachorowanie na raka piersi u kobiet, które przyjmują statyny. To tak naprawdę prawie każda kobieta choruje na nowotwór, jeżeli przez dłuższy czas brała statyny. To jest straszne. Dlaczego się o tym nie mówi? Dobrze, że jest teraz możliwość znalezienia odpowiednich papierów, odpowiednich badań, odpowiednich dokumentów i mając takie informacje, słysząc nawet te informacje teraz ode mnie na naszym spotkaniu, warto samemu przeczytać, jeżeli ktoś jest sceptyczny, przeczytać te publikacje ekspertów. I tu mówimy o lekarzach, tu mówimy o specjalistach w branży medycyny akademickiej. I warto. Z tym pytaniem pójść do swojego lekarza. Szczególnie dotyczy to osób, którym statyny są przypisywane. Koniecznie skonsultować się z lekarzem, zapytać go o te dane, czy on o tym wie. Natomiast, jak być zdrowym? Co zrobić, kiedy mamy ten podwyższony poziom cholesterolu, kiedy on jest ponad normę? Przede wszystkim fakt, który trzeba zrozumieć, i myślę, że z tego naszego spotkania to wyniknie, że nie chodzi nam o poziom cholesterolu. Chodzi tylko po to, by pomóc organizmowi zwalczyć te stany zapalne, które pojawiają się, żeby pomóc naszemu organizmowi i uchronić naczynia krwionośne od aterosklerozy, bo przecież o to właśnie chodzi. I jeżeli chodzi o konkretną pomoc, niemiecki lekarz i naukowiec Mark Gerson powiedział, i jeżeli będziemy blisko natury, to natura sama nas uzdrowi. Zobaczcie, zioła lecznicze, które w niesamowity sposób działają na nasz organizm. To jest miłożąb japoński, ostropest planisty, owoce amli i stosowanie roślinnych polifenoli, fitosteroli, flavonoidów. Natomiast bardzo istotne jest też zrozumienie, że nie ma cud kapsułki, które mogę sobie łyknąć, nic innego nie będzie robił, nic nie będę zmieniał w swoim życiu i będę zdrowy. Nie, bardzo istotne zadbać o prawidłowe żywienie. Natomiast zwróćcie uwagę, bo dzisiaj kilka razy padło, że tłuszcze pochodzenia zwierzęcego nam nie szkodzą. Z tego może wyniknąć, że w ogóle pokarmy pochodzenia roślinnego może nam szkodzą. No nie do końca, nie wszystkie pokarmy. Natomiast zwróćmy uwagę na oleje. W ostatnich latach o 10% zwiększyło się spożywanie olejów roślinnych, ale ilość chorych nie zmniejszyła się, a wręcz odwrotnie. Co to znaczy, że Jemy nie te oleje albo spożywamy ich w nieodpowiedni sposób. Co trzeba jeść, by dobrze się odżywiać? Jedzmy prawidłowe tłuszcze. Pamiętajmy, że nasze jedzenie ma ym, odpowiadać jakby dwóm rzeczom. Po pierwsze, mają dost ma dostarczyć nam składniki odżywcze, a po drugie, nie może dostarczać nam składników. Które uszkodzają komórki i wywołują stany zapalne. Bardzo istotne, żebyśmy zwróciły uwagę na proporcje, jakie w naszym organizmie są między omegą 3 i omegą 6. Ogólnie nasz organizm potrzebuje 3 omegi: 3, 6 i 9. Natomiast ta 9, po pierwsze, bardzo łatwo i, i, i dużo je dostarczamy do organizmu. Po drugie, ona w ogóle nam nie jest potrzebna w dużych ilościach. A po trzecie, omega 9 nasz organizm potrafi syntezować. Tak jak na przykład z wątrobą. Jeżeli brakuje cholesterolu, to ona sobie naprodukuje. Tak samo jest z omegą-9. Jeżeli będzie trochę brakować, to nasz organizm może ją wyprodukować. Natomiast omega-3 i omega-6 nie. My ją dostarczamy z pożywieniem. Ale bardzo ważne wiedzieć, że omega-6 wywołuje stany zapalne w organizmie, jeżeli jest jej w nadmiarze. A proporcja powinna być 1 do 3. Jedna część omega-3 do 3 części omega-6. A wiecie, jaka jest statystyka? Statystyki mówią, że większość ludzi ma proporcję nie 1 do 3, tylko 1 do 10. A wiele osób 1 do 15. A w Stanach Zjednoczonych statystyki mówią, że jest ogromna ilość ludzi, które mają proporcje 1 do 50. No to dziwimy się, że oni tam tak chorują. No to dziwimy się, że my tak chorujemy, mając proporcje 1 do 15. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Zobaczcie taką tabelkę, w której jest pokazana właśnie zawartość omega-3, 6 i 9 w tłuszczach. Natomiast my na 3 6 najbardziej zwrócimy uwagę. Olej kukurydziany i olej słonecznikowy, zobaczcie na żółto jest zaznaczona omega-6. Mają najwięcej omega-6, która jest nam absolutnie niepotrzebna w takich ilościach. Olej kokurydziany i olej słonecznikowy powszechnie stosowany. To trzeba wyeliminować ze swojej diety. Natomiast gdzie omega-6 jest mniej? W maśle, w oleju kokosowym, w oliwie z oliwek i w smalcu jest mniej. Natomiast nas bardziej w tej sytuacji, oprócz tego, gdzie jest mniej omega-6, interesuje, gdzie jest więcej omega-3, którą powinniśmy wprowadzać do naszego organizmu, żeby wyrównać te proporcje. Najwięcej omega-3 jest w oleju lnianym. Jest tylko mały problem z olejem lnianym. Jest to genialny produkt, ale. On jest tak łatwo, łatwo, łatwo utlenia się, łatwo się psuje. A utleniony olej to jest olej, który zawiera związki rakotwórcze. Dlatego olej lniany, po pierwsze, on zawsze spożywa się tylko na zimno, zawsze musi być przechowywany w ciemnym szkle, w ciemnej butelce, w lodówce. I najlepiej, jeżeli go kupujecie, to kupujcie go w bardzo małych opakowaniach, w małych buteleczkach, nie zdąży Wam zwietrzeć, nie zdąży Wam się zepsuć i spożywajcie po prostu na bieżąco sobie, dokupujcie i kupujcie go koniecznie ze sprawdzonego źródła. Lepiej mieć go mniej, ale naprawdę wysok, wysokiej jakości. Jeżeli mówimy o tłuszczach, to warto zwrócić uwagę na tłuszcze trans. I to jest coś, co powinniśmy całkowicie z naszej diety wyeliminować. Do tłuszczy trans należy margaryna, wszystkie herbatniczki kruchej, czekoladki, batoniki. I wszystko, co smażymy w głębokim tłuszczu, bo my z wami niestety te tłuszcze trans możemy kupować w sklepie razem też z jakimiś gotowymi zupkami, bo tam tych tłuszczy trans jest ogromna ilość, ale czasami możemy sobie w domu wyprodukować, kiedy smażymy właśnie w gorącym tłuszczu. I tu Frytki. Jeżeli ktoś lubi frytki, kochani, no to popatrzcie na Amerykanów. Dlaczego są otyli? Dlaczego chorują? Bo jedzą za dużo tłuszcze trans. Jednym z podstawowych źródeł, no to są wszystkie produkty smażone na głębokim oleju. Ale kolejnym punktem, bardzo istotnym, bardzo ważnym, jest to, że powinniśmy wyeliminować cukier, słodyczy, ciastka, ciasteczka, czekoladki i tak Ja wiem, że Wy o tym wiecie. Wiem, że sami na pewno to powtarzacie też innym, ale myślę, że slajdy, które Wam teraz pokażę, będą na tyle przemawiające, że zrozumiecie, jakie ogromne krzywdy, jaką ogromną krzywdę cukier robi w naszym organizmie. No zobaczcie, mamy tu nasze naczynia krwionośne, czustkę i komórkę naszego organizmu. Jak zachodzi cały mechanizm regulacji gospodarki lipidowo-węglowodanowej w naszym organizmie? My spożywamy węglowodany, spożywamy cukier. Zjemy na przykład jakąś drożdżówkę. Cukier dostaje się do krwi od razu trzustka zaczyna produkować insulinę w odpowiedź na to, że pojawił się cukier. Bo tylko insulina jest w stanie doprowadzić cukier do naszej komórki. A w komórce on jest potrzebny jako źródło energii. Także nie mówimy, że cukry węglowodany w ogóle nam nie są potrzebne. To jest źródło energii i rzeczywiście komórka to spożytkuje. Ale warto wiedzieć, że norma cukru to jest 10-15 gramów. To jest norma cukru, jeżeli policzyć, Ile tak naprawdę tego cukru krąży we wszystkich naszych naczyniach krwionośnych, w całym naszym organizmie? W przeliczeniu na łyżeczki to jest dwie-trzy łyżeczki tego cukru krąży i cały czas organizm próbuje podtrzymać ten odpowiedni poziom, żeby miał nasz organizm energię do funkcjonowania, żeby zachodziły prawidłowo wszystkie procesy przemiany materii. Natomiast w sytuacji, kiedy tego mm, cukru jest za dużo, omówiliśmy o takiej dużej drożdżówce, zjedliśmy taką dużą drożdżówkę, no tak naprawdę od razu siedmiokrotnie podniosła się ta norma. O tyle więcej cukru trafiło do naszego krwiobiegu niż potrzebuje na obecną chwilę. I co się wtedy dzieje? Jeżeli jest cukru za dużo, po pierwsze cukier uszkadza śluzówkę na wewnętrznej ścianie naczyń krwionośnych. Ten śródbłonek jest uszkodzony, powstają podrażnienia, stany zapalne i wtedy oczywiście zaczyna się tworzyć blaszka miażdżycowa. Dodatkowo nasze cukry utleniają tłuszcze. I to, kochani, dlatego nie powinniśmy łączyć tłuszcze i węglowodany. Dlatego powinniśmy pomyśleć, zastanowić się nad rozdzielnym odżywianiem się. To znaczy, jeżeli zjedliśmy drugie danie, to zostawmy już jakieś słodkie potrawy. Jeżeli już chcecie zjeść jakiś deser, to w późniejszym czasie. Natomiast oprócz tego, że od razu ten cukier, jego nadmiar szkodzi naszym naczyniom krwionośnym, to jest mocno obciążona trzustka, bo trzustka dostaje takiego kopa, bardzo dużo cukru, ona musi wyprodukować ogromną ilość insuliny, żeby szybciutko zabrać ten cukier z krwi i odprowadzić go do komórek. To jest bardzo istotne, jeżeli ten mechanizm zostaje zaburzony, jeżeli trzustka już nie wytrzymuje, no to wtedy ona ten cukier z naczyń nie zabiera. Wtedy się rozwija cukrzyca. I dlatego, kiedy się rozwija cukrzyca, cukru jest dużo, ci ludzie mają... Bardzo poważne problemy z naczyniami klonośnymi, tracą wzrok, pojawiają się wrzody na nogach, wysiadają nerki, bo naczynia stają się kruche i po prostu się rozsypują. Natomiast u osoby zdrowej trzustka produkuje dużą ilość insuliny, zabiera ten cały cukier do komórki, a w komórkach nadmiar cukru przekształca się w komórki tłuszczowe. I zobaczcie, jak to później wygląda. Nasza komórka dostała cukier, dostała z glukozy, z fruktozy i to oczywiście jest jej potrzebne do tego, żeby ona miała energię i prawidłowo funkcjonowała. Natomiast cały nadmiar tego cukru zamienia się w glikogen. Glikogen to jest taki zapas cukru, który no jest nam potrzebny, no bo teraz zjadłeś, dostarczyłeś cukier, w ciągu dwóch godzin twój organizm spalił to, co miał spalić, całą resztę, Zrobił sobie glikogen, zostawił na zapas, żeby przez jakiś czas do kolejnego posiłku tą energię spożytkować. I szczególnie ten glikogen jest przechowywany w wątrobie i w mięśniach, najwięcej to oczywiście w wątrobie. Natomiast następnie, kiedy my nie zużytkowaliśmy ten cały cukier, bo zjedliśmy i usiedliśmy przy komputerze, albo zjedliśmy i poszliśmy spać. Mało tego, że nie popracowaliśmy, nie spaliliśmy część energii i tego glikogenu zgromadziło się bardzo dużo. On poszedł do komórki, a tam, a tam jeszcze jest glikogen od zeszłego posiłku. Zostało za dużo. To w takim razie cały ten, ten zbędny glikogen zamienia się na triglicerydy, które pojawiają się w wątrobie w tkance tłuszczowej. Jeżeli ktoś ma podwyższony poziom triglicerydów to od razu odpowiedź jest jaka? Pierwsze, jesz za dużo węglowodanów, za dużo cukrów. Drugie, za mało się ruszasz. Chcesz rozwiązać ten problem? Nie jedz cukru, ruszaj się. Proste. Natomiast później te y, triglicerydy, które są w naszych tkankach, zamieniają się na cholesterol i komórki tłuszczowe. I odkładają się właśnie w wątrobie. Zamiast mięśni u nas pojawia się tłuszczek. Pojawia się tłuszczek na brzuchu, pojawia się tłuszczek gdzieś tam na bioderkach. W naszych komórkach pojawia się tłuszcz i pojawia się cholesterol. Także kochani, z cukru nasza e, kochana insulina potrafi wyprodukować dużo tłuszczu, jeżeli my nie spożytkujemy tą energię. I każda komórka tak naprawdę potrafi wyprodukować cholesterol, ale najwięcej komórki wątroby, bo to tam jest przechowywane najwięcej tego zapasu, tego glikogenu. I teraz, jeżeli chodzi o prawidłowe odżywianie się, bardzo istotne: nie łączymy tłuszcze i węglowodany właśnie dlatego, że węglowodany utleniają tłuszcze i tworzy się taka frakcja LDL oksy LDL, ta utleniona z antyoksydantami, którą trzeba szybciutko zniwelować. Natomiast bardzo ważne też wyeliminować białe pieczywo, które będzie powodować dokładnie takie same zmiany. Ale trzeba jeść więcej ryb, owoców morza, skorupiaków i alg, które powodują, że w naszym organizmie produkuje się więcej frakcji HDL, która potrafi to wszystko zabrać z naszych komórek, żeby przynajmniej w tych komórkach uszkodzenia nie powstawały. Trzeba jeść więcej warzyw, szczególnie zielonych. I koniecznie trzeba jeść jajka, bo to, że jajka szkodzą, to kolejny mit. Jajka rzeczywiście zawierają cholesterol, ale zawierają też lecytynę, która broni przez oksydację cholesterolu. Warto zwrócić uwagę też na witaminę C, na koenzym Q10. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o przekształcanie w naszych komórkach, całego cukru na energię jest nam potrzebny koenzym Q10. Jeżeli nie będzie tam koenzymu Q10, to wtedy będzie powstawać utlenienie tego całego cholesterolu. Nie pijemy kawy rozpuszczalnej jeżeli już ktoś chce pić kawę, to najlepiej, żeby to była kawa prawdziwa, kawa w ziarnach i na pewno nie przesadzać z nią. Natomiast kawa rozpuszczalna jest produktem mocno przetworzonym, która niestety szkodzi naszym naczyniom krwionośnym. Bardzo dobrze, jeżeli będziemy jeść karczochy. Karczochy posiadają niesamowity składnik, taki jak cynarynę, i to jest. Składnik, który wspomaga pracę woreczka żółciowego, stymuluje regenerację wątroby i powoduje, że w naturalny sposób obniża się ten poziom cholesterolu w wątrobie. Kolejnym takim produktem spożywczym, wspaniałym, jest kiwi. Zawiera dużo błonnika i zawiera pektynę, co korzystnie wpływa na nasz organizm, oczyszcza nasz organizm z toksyn, poprawia też funkcję serca. W ogóle kiwi ma bardzo dużo zalet i fajnie, jeżeli osoba, która ma podwyższony poziom cholesterolu lub te górne granice normy, będzie sobie jadła dwa kiwi dziennie. To będzie uzupełniać bardzo fajnie naturalną witaminę C. Taką ciekawostką, może dla kogoś będzie, że kiwi to jest takim owocem, który potrafi zachować tą witaminę C przez dłuższy czas, bo wiemy, że po zerwaniu jakichś owoców ta witamina, no niestety jej ilość maleje. To jeżeli chodzi o kiwi, to potrafi nawet pół roku przychować w sobie tą witaminę C. Dlatego, kiedy spożywamy kiwi, to tak naprawdę bardzo wartościowy produkt spożywamy do prawidłowego odżywiania się tu warto też zwrócić uwagę na błonnik. Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Ten rozpuszczalny pomaga oczyszczać naczynia krwionośne z tych złogów, które tam zalegają, ani rozpuszczalny stymuluje perystaltykę jelit. I bardzo fajnym błonnikiem, który łączy w sobie i rozpuszczalny błonnik, i nierozpuszczalny, bardzo fajnym produktem są otręby owsiane. Natomiast też polecam babkę pleśnik osobom, które są na diecie bezglutenowej lub ogólnie no, starają się ten gluten w swojej diecie ograniczyć. Dodatkowe rekomendacje, które można tu by było jeszcze przytoczyć, to pierwsze: jeżeli stosujecie jakiekolwiek leki, przeczytajcie dokładnie ulotkę. Przeczytajcie, jakie są skutki uboczne. Szczególnie te leki na nadciśnienie bardzo często powodują wzmożoną produkcję cholesterolu. Albo odwrotnie, bardzo nisko, bardzo obniżają cholesterol, to też warto zwrócić na to uwagę i warto skonsultować to z lekarzem. I jeżeli ktoś ma podwyższony poziom cholesterolu i zobaczył, że w ulotce skutkiem ubocznym jego leku to jest, że podnosi poziom cholesterolu, od razu do lekarza i poprosić o jakąś zmianę leku. Koniecznie trzeba zażywać więcej Kąpieli słonecznych, dlatego że cały ten nasz cholesterol, który się znajduje w komórkach skóry, przekształci się w witaminę D. Jeżeli dostęp słoneczka będzie odpowiedni, trzeba pić odpowiednią ilość wody, o tym trzeba pamiętać. Woda jest nam potrzebna do wszystkich procesów przemiany materii, dodatkowo ona ułatwia przepływ krwi w naszych naczyniach. Ograniczyć palenia bezwzględnie. Te toksyny, które z papierosów trafiają do układu krążenia, wyrządzają ogromną szkodę, krzywdę naszym naczyniom. I koniecznie trzeba badać organizm. Trzeba sprawdzać, co się w nim dzieje. I jeżeli tylko podwyższony poziom cholesterolu, od razu pierwsza rzecz to sprawdzić tarczycę. Czy nie ma stanów zapalnych, czy nie ma choroby autoimmunologicznej. Sprawdzamy. Przeciwciała tarczycowe. I jeżeli z tarczycą wszystko w porządku, szukamy w innych miejscach. Dlaczego na tarczyce zwracam uwagę, że przez ostatnie dwa lata, a szczególnie w zeszłym roku od wiosny, statystyki pokazują, że jest ogromny skok problemów z tarczycą. Niedoczynność tarczycy, zapalenie tarczycy i choroba Hashimoto. Co się dzieje? Czy to w powietrzu, czy to w naszych pokarmach? Czy podwyższony poziom promieniowania, ale bardzo dużo ludzi, którzy wcześniej nie miały problemów w dolegliwości starczyco, skarżą się, że takie problemy w ostatnich latach się pojawiły. I, i ostatnia wskazówka, bardzo istotna, to jest aktywność fizyczna. Minimum 30-40 minut dziennie trzeba albo biegać, albo ćwiczyć, albo chodzić, po prostu spacerować, albo jeździć na rowerku, albo pływać. Ruch pobudza w organizmie enzymy, które pomagają e, przenieść LDL z krwi i ścian naczyń krwionośnych do wątroby. To jest bardzo istotne. Pamiętajmy, że HDL produkuje się pod wpływem e, ruchu fizycznego e, i nasz cholesterol tylko w wątrobie przekształci się w żółć. Im więcej ćwiczymy, tym będzie łatwiej naszemu organizmowi. I pamiętajmy, zasada, zjadłeś, ćwiczyć. Kosić trawę, no tak, kosić trawę też jak najbardziej to jest ruch. I kochani, jeżeli ktoś twierdzi, że można zachować zdrowie, nie dbając o zdrowy styl życia i prawidłowe żywienie, tylko i wyłącznie jakieś cud kapsułki, łykając, to to jest mit. Prawda jest zupełnie inna. Prawda jest taka: nasze zdrowie jest w naszych rękach. Suplementy diety. Prawidłowe żywienie i zdrowy styl życia. To tyle, co chciałam Wam, kochani, dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że ta informacja dla Was jest bardzo użyteczna, że skorzystacie z niej, że przekażecie też tą informację dalej.